Siemano, dzisiaj lecimy na tajną misję do nowej siedziby statycznego taty. Tylko nie mówcie nikomu. Jak coś. A. Czyli niedobrze. Nikt ja tego nie pomagałem. Powiesz, co się dzieje i czemu jak zawsze niezgodnie z planem? To się dzieje, że kupiłem tani namiot. Potem wyszedł pomysł, żeby zrobić tutaj ramę na bramę. Ramę na Potem bramę. Potem wyszedł pomysł, żeby obić wszystko dookoła blachą. Finalnie z namiotu został dach. Parę słupków. I woda cieknie. Przyjechaliśmy, nie byłem tu jakiś czas. Mieliśmy dzisiaj podłogę malować. Tak, mieliśmy podłogę dzisiaj gruntować, ale chyba się nie uda, więc posprzątamy. No, chociaż posprzątamy i następnym razem. Daddy Compound in progress. A teraz jedziemy obejrzeć bliacy w czasie przerwy. Nie, tylko zrób tak, że te felki ten będą, ale będą tak wyplurowane, że nie widać, bo to ma być niespodzianka. No dobrze, to nie jedziemy obejrzeć bliacy, jedziemy obejrzeć CMS-y, Orfeusy. Best view, widać. Widać, że jest rant tylko. Zadowolony jesteś, Andrzej, z siebie? No, bardzo, mieszkanie powinienem spłacić, a nie taki... Nie można się zajmować. Suwa na robotę, nie, Andrzeju? Z tak jest. Idziemy, kurwa. A nie, to nie w tą stronę zakręt mam. Ja teraz będzie. Vloga budowlanego. Dzisiaj będziemy uszczelniać garaż, żeby woda nie leciała do środka, żebyśmy mogli pomalować podłogę. Może tutaj najgorzej od tej strony cieknie. Tam w miarę spoko, no ale widać jakie są prześwity. Tą taśmę to trzeba będzie ustawiać ten w trakcie malowania po prostu jako zabezpieczenie, nie? No. Będzie uszczelnione. Szczelne jak... Nie wiem jak co. Zaproponuj sobie. Fiu, no odpierdol. Siebie. Tu z tyłu to i tak nie widać. Kurwa, porządniejsza ekipa byśmy byli, to by... I było mieszane do wiertarki. I wiadro większe. Jacka Jaworka szukają. Podobno się gdzieś tu ukrywa. Daddy Sports. Bodykity. Butniki. Prace remontowe, wyburzeniowe. Przepychanie dziurek. Dobra, trochę nam zabrakło siuwaksu, żeby objechać tu na dole w bramie. Ale udało się opierdzielić dookoła, więc może w przyszłym tygodniu już pomalujemy tą podłogę. Węgiel kradni, nie? Węgiel kradni? Ten wyłącz tego kurwa vloga. Dobra, robimy czek. Dawaj Andrzej, ty górną, ja dolną. Ej, nawet wyschło w miarę.
Ja już bym malował normalnie. Ale powiem ci, nie jest tu zbyt ciepło. To w ogóle nie jest jakoś mega ciepło. Ale to w ogóle nie daje jakoś bardzo ciepła. Jeszcze dokupiliśmy taką małą puszkę, żeby tutaj pod drzwiami powciskać. Chłopaki zamiatają, obkurzają. I może uda się dzisiaj już zagruntować podłogę. Także zajebiście. Druga warstwa leci. Bo nam prezes się za robotę wziął. Kurwa, no słuchaj, trzeba było administrację ktoś nie ogarnąć. No tak, tak. Robimy unboxing. Gdzie ten nóż? O człowieku, chyba Sobek wiózł tą pakę, bo takie rozjebane. SBK Transporting, DPD. Proszę, wałeczki. Co? Wałeczki, elegancko, ale same te. No przecież to mamy kijanki w wałkach. No tak. O, długopisik dali. Jak tam zadowolony prezes? O, bardzo dobra robota. Dzisiaj to wam moje zapłacę za robotę. W naturze? Zobaczymy. No zobaczymy. Moi kolego, ile ma na liczniku? 330. Tak, 240 pewnie. No i elegancko. O, ale ładny pierś. No i gitara. 1300 zł, nie wiem. Tak to jest, jak się robi budżetowo. Tanio i średnio. I super. Że się dzisiaj w barwy klubowe ubrał. Yamaha Racing. Yamaha Racing Daddy Sports. Mordo dawaj na traczek. No pokaż mi, no. No i zaraz urwiesz i będzie. Ja kupiłem to wiaderko. Ty masz na co dzień. Pierdolone, no. No ale patrz, daj, ja ci pokażę zaraz. Nie. O. Pa, i co, kurwa? Dobra, kto komu pokazał? Jestem teraz ciekawy, jak te proporcje odmierzysz. 3 do 1. No co, całe wiadro wlewamy. I całe wiaderko. No pokaż ten kolor. Tu przewiniesz trochę. Tak, się widzowie przyspieszę. Dobra, cięcie zrobię, bo mam emocje jak w telenoweli jakieś. Pokażę mi ci. No dawaj, dawaj. Co tak mało tej farby? Nie wiem. Dobra. Ale na filmie jest taka krwista czerwona. Na żywo taka jest, taki kolor purpury, taki królewski. Nie, no purpury to może nie. Nie, no fajnie jest. Lejemy do wiadra? No, dawaj.
Oj, to było głupie. Wlać czy nie? Boże. Dobra, jesteśmy poza mainstreamem, nie będzie zielonej podłogi. Dobra, jedziemy od rogu. Dawaj od tamtego. Ciekawe jak to wyjdzie. Kurna, czerwony dywan. Ej, zajebiście. To nie wiem, czy nie lepiej najpierw z pędzelkiem przy ścianach. No, chyba tak. Oczywiście zabrakło farby. Nie widać. Nie widać. Na Instagramie będzie. Ale burdel. Gdzie? Tam jest. No. Tam. I można chodzić po tym, czy nie? Nie, no nie, nie lepiej nie. Wyjdzie z drugiej strony? Chyba, żeby się tu nie zagnieździło gdzieś. Czy ja? Ochrzcić. Andrzej, polowanie. Nie, bo tu chyba się wiesz, nie wiatr nie zrobiło, albo coś. Chodź. Puść ją. Andrzej, co robisz? Kurwa, już mamy jakieś gryzony, tutaj powady. Kurwa, czy łapą mi problemy dewelopera. Ładnie jest. Styl rumuński. Imagine, biała furka, czerwone wnętrze. Tutaj wkleję. To jest screena i wkleję, nie? Codziennie vlog z podróży na robotę. Tam roboty nie robimy za dużo, ale vlog z podróży na robotę jest, nie? Szefie? Oj kurwa, jak tu robić w taką pogodę? A. Dobrze, że tu w szoferce ciepło, to ja sobie posiedzę. A wy chłopaki podziałacie coś. Się zrobi. No tak. Widzisz? Ale dobra, tyle to tam. Upada. Dzisiaj jest ulewa. Podcieka nam. Oskar robi skłota. Ale nie poddajemy się, nie? Będzie dobrze. Musi być. Teraz farby nie zabraknie. Kto to kurwa wymyślił, tak, żeby się tak zabrakło? To pewnie jest jakieś urządzenie, że tylko tak robisz klik i się odpina. A, właśnie dziś jak na statku, pogoda, sztorm, farba do statków. Weź ten pędzel może i mi tu weźmiesz od ten. Czekaj, gdzie jest pędzel? Tam w kuwecie. Chyba ten pędzel tu. Jeszcze. 5, 4, dawaj. 5, no i teraz powoli. Jeszcze. Dobra. Nie wystarczy. Będzie odpływać powoli. 6 to 8 powinno być, tak? Jeszcze trochę. Jeszcze. Może nie jest 6.
Mimo tego, że jak zwykle nie wszystko poszło z planem i trochę wody się zmieszało z farbą, to udało się pomalować całą miejscówę. Zajebiście. Jeszcze pewnie będziemy robić drugą warstwę, ale nie będę przecież kręcił vloga przez 3 tygodnie, bo byście tam się zanudzili na śmierć na tym YouTubie, czekając na kolejny odcineczek. To będzie ostatni vlog budowlany. Ładnie wyglądam teraz. Jak się domyślacie, pewnie będziemy chcieli tutaj sobie urządzić, trochę jakieś fajne narzędzia kupić. Jak macie jakiś fajny sklepik z narzędziami, jakieś rabaciki, to tam zapraszamy do współpracy. Zapraszam do współpracy firmy farmaceutyczne z lekami uspokajającymi. To też się przyda. No to do Nissana mi się przyda, tak. No, bo jak się spodziewacie, to pewnie będę to żelastwo tutaj ciągnął. Zobaczymy, jak długo Andrzej ze mną wytrzyma. Za ludeski na Instagram Static Daily wysyłam lepki. No ja sprinterem. Dawaj, pokaż, jak to jedzie.